Cześć wszystkim nowym, cześć Ciarosy, ja się nazywam Ciaro, tak mówią na mnie Ciaro, Ciaro Usago i witam na moim kanale. Dzisiaj porozmawiam sobie znowu o czystości. Tym razem nie do końca o czystości klientów czy fryzjera i takie inne rzeczy, tylko o czystości waszych szczotek. Zapraszam. Przyznać się bez bicia, nie oceniam, chociaż jest to obrzydliwe, ale przyznać się bez bicia, czy twoja szczotka wygląda tak? Czy raczej tak? Dać znać w komentarzu koniecznie, ile tu brudasów, przyznać się. Słuchajcie, to jest niedopuszczalne, żeby szczotki wyglądały tak. Czy ty wiesz, co na tej szczotce jest? Masz pojęcie? To zaraz ci powiem, jeśli nie. Może zacznę od tego, że też jestem człowiekiem, też byłem nastolatkiem i nadal jestem młody i czuję się czasami jak nastolatek, chociaż nie zawsze. Nie zawsze. Chodzi o to, że też mam czasami bajzel w plecaku, bajzel w pokoju, bajzel w mieszkaniu i syf wszędzie. Ale moja szczotka czy grzebień nigdy nie wyglądały tak. Ilekroć szedłem gdzieś do znajomych i wchodziłem do łazienki i widziałem taką szczotkę, dostawałem szału macicy, której nawet nie mam. Chyba. Słuchajcie, na takiej szczotce jest tak dużo syfu, że nie macie pojęcia, co wczesujecie w swoje włosy i czym masujecie skórę głowy. Chcesz wiedzieć? Już mówię. Zacznijmy od tego, że na takiej szczotce znajduje się bardzo dużo włosów. Czy tylko twoich? Pewnie nie. Bo koleżanka pożyczyła, bo kolega pożyczył się uczesał. Albo kolego koleżanka pożyczyła, nieważne. Nie, nic do takich osób nie mam, tylko po prostu mówię. No i słuchajcie, różne osoby się tym czesały. Widziałem nawet sytuację, kiedy moja koleżanka jedna czesała własną szczotką swojego psa. Miłość do zwierząt miłością. Ale serio? Serio? Zapraszam do Afryki, słonie czesać. Tak, widziałem takie rzeczy. Teraz te szczotki buszują często w waszych torebkach, prawda? A w torebkach nie oszukujmy się. Nawet jak posprzątacie, to nie oszukujmy się. Nie wszyscy zbierają te resztki jedzenia, które są tam na dnie. Został twój ślad. Drożdżówki, kanapki, batona, żelek albo innych różnych rzeczy. I ta szczotka się obija w tej kieszeni z tymi paprochami tam na dnie tego wszystkiego i zbiera to. Co jeszcze? Szczotka leży w łazience, tak sobie gdzieś na pralce albo na jakiejś półce. I teraz wyobraź sobie sytuację, że robisz sobie pupu w łazience, wiesz, o czym mówię, i spuszczasz wodę, nie zamykając klapy od kibelka. I ta woda buzuje sobie do góry, tak majestatycznie, i nawet tego nie widać. I te cząsteczki wody i tych różnych rzeczy lądują na twojej szczotce. A ty potem czeszesz tym włosy. Przykładów takich może być dużo różnych. I teraz co na takiej szczotce się znajduje? No właśnie. Włosy twoje i nie tylko twoje. Martwy naskórek twój i nie tylko twój pewnie. Albo może tylko twój, jak nikomu nie dajesz tej szczotki. Resztki kosmetyków, kurz, a nawet cząsteczki kałowe. Tak, cząsteczki kałowe. Jeśli właśnie trzymasz szczotkę w łazience, nie zamykasz klapy od kibelka i spuszczasz wodę. I malutkie kubki leżą na twojej szczotce, a potem czeszesz tym włosy. A potem włosy nagle się robią szybko tłuste, śmierdzące, nieświeże, klejące i... no. Wyobraź sobie, że taką szczotką potem czeszesz się po głowie i masz gdzieś rankę. Wiesz, do tego takie rzeczy mogą doprowadzić? Ja wiem, że aż tutaj daję takie przykłady naprawdę katastrofalne, ale jednak, zastanówmy się. Syf, kyła... Kyła? Kyła. Syf, kyła i moje giła, no nieważne, nieważne. Wróćmy do szczotki. Moi drodzy, na rynku jest mnóstwo niedrogich specyfików i przyrządów, aby swoje szczotki czyścić.
Nawet w Rossmanie kiedyś były takie grzebyczki, czy w Biedronce, że włosy się ściąga z tego. Nawet są takie do czyszczenia szczotek dla psów. Też możecie sobie kupić taką nową i wyczyścić tym szczotkę, żeby nadmiar tych włosów szedł. I oczywiście jakieś, nie wiem, psikacze takie malutkie nawet są z alkoholem, popsikać tą szczotkę chociaż raz na jakiś czas. Ja nie wiem, że codziennie masz ją czyścić, nie wiadomo jak dezynfekcja i w ogóle, ale raz na jakiś czas by się przydało taką szczotę umyć, wyczyścić. Poza tym, mnie to ogólnie śmieszy, ale widziałem szczotki tak, przepraszam, uwalone, ujebane wręcz, zajebane syfem, że ząbki tej szczotki nie miały nawet milimetra. Ale widziałem, że laski się czeszą tymi szczotkami, przecież to nawet nie czesze, to tylko brudzi. Jeszcze rozumiem, jak te, widać te ząbki i one wystają tam i coś tam czujesz, że to czesze, ale czasami to jest tak gęstwina tych warstw tego syfu ułożona, że nawet nie widać tych ząbków od tej szczotki, nawet tych kuleczek. Albo tych kuleczek nawet nie ma, bo już odpadły dawno. No chyba, że to jest szczotka bez kuleczek. To czym ona się czesze? A potem, oj, nie mogę rozczesać włosów, no czym? Czym, jak to jest zagrzybiałe, zasypiałe, zarośnięte po prostu jakimś mikroekosystemem dziwnym, gdzie tam jakieś po prostu smoki i alieny żyją. Le. Fuj. Także zanim będziesz dalej wyciągać swoją szczotkę z dna i czesać swoje włosy, o ile się da, bo jest tam tyle syfu, który widać, to pamiętaj, na takiej szczotce może być wszystko. Tak, moi drodzy, jeśli odcinek wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, a przy subskrypcji kliknijcie dzwonek, żeby być na bieżąco z moimi materiałami. I pamiętajcie, czyścimy szczotki od dzisiaj. Dajcie mi znać w komentarzu właśnie, jak wyglądają wasze szczotki. Mam nadzieję, że od dzisiaj będą wyglądać o wiele lepiej. I chcę zdjęcia. Wyślijcie mi zdjęcia swoich ładnych, czystych szczotek. No. Może udostępnię kilka na Instastory? Trzymajcie się. Hej.